Serdecznie witamy Państwa. Katarzyna Koluch i Wiesław Koluch. Mamy dzisiaj przyjemność zaprezentowania Państwu naszej nowej książki pod tytułem Pierścień Mocy WK i ćwiczenia Koluch Chi. Jest to książka o pierścieniu ochronnym, a także o ćwiczeniach, które wzmacniają nasz kręgosłup. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a przede wszystkim serdecznie dziękuję naszemu wydawcy Januszowi Nawrockiemu ze Studia Astropsychologii i Ewie Karczewskiej oraz całemu zespołowi Studia Astropsychologii. Dziękuję naszym przyjaciołom Wiesławowi Omelianiukowi, Leszkowi Mentelowi oraz tym wszystkim, którzy przysłali opinie do naszej książki i tym wszystkim, którzy noszą nasz pierścień i propagują nasze ćwiczenia Koluch Chi. Ludzie z dziedziny ezoteryki wiedzą, że ten pierścień przynosi wymierne korzyści. Tutaj będziemy mogli poczytać sobie o tym pierścieniu, dokładnie dowiedzieć się, czym on jest, do czego on służy, poczytać także opinie tych, którzy noszą ten pierścień. A my dzisiaj chcielibyśmy się skupić na naszych autorskich ćwiczeniach Koluch Chi, o których ja pokrótce będę opowiadał, a moja żona Katarzyna będzie demonstrować te ćwiczenia. Serdecznie zapraszam na nasze autorskie ćwiczenia Koluch Chi. Ćwiczcie razem ze mną, naprawdę warto. Jest to pierwsze ćwiczenie i ono służy rozciąganiu tułowia, jak i kręgosłupa, wzmocnieniu nóg, wzmocnieniu ramion. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Ono ma na celu rozgrzanie części lędźwiowej, oddziaływanie na kość ogonową, rozgrzewa także stawy biodrowe. Musimy pamiętać, że sam kręgosłup w sobie nie trzyma naszej sylwetki. Kręgosłup powstrzymują mięśnie. Tak jak te mięśnie będą zdrowe, tak ten kręgosłup będzie zdrowy. To jest tak jak z masztem. Proszę sobie wyobrazić, liny są odciągaczami i one trzymają maszt, a maszt sobie nie stoi. Tak samo nasze mięśnie trzymają nasz kręgosłup. Jest to trzecie ćwiczenie, które służy rozgrzaniu kręgosłupa na odcinku szyjnym. Drugi krąg, który właśnie występuje w tym okręgu szyjnym, jest związany z naszym wzrokiem i słuchem. Służy poprawie wzroku, słuchu, zapobiega bólom głowy. Doenergetyzuje ciało naszą energią chi. Proszę zauważyć, że tutaj właśnie Kasia ściska dłonie, to ma pobudzić przepływ energii chi, która znajduje się 3 cale poniżej pępka, w środku Tan Tien. Jest to czwarte ćwiczenie i ono służy rozciąganiu całego kręgosłupa. Rozciągamy go właśnie przez ten boczny skręt. To ćwiczenie możemy również robić przy pomocy długiego kija, około 1,60-1,80 m. Dla tych, którzy mają problem z otrzymaniem rozciągniętych ramion, no i właśnie te rozciągnięte ramiona wzmacniają nasze ramiona, a przez ten skręt likwidujemy układającą się sól w naszych kręgach i aktywniamy kręgosłup na całej długości. Jest to piąte ćwiczenie, które służy rozciąganiu części lędźwiowej. Rozciąga i wzmacnia mięśnie brzucha i pleców. Uaktywnia kanał energetyczny kręgosłupa, przez który przepływa energia chi. Energia chi wewnętrzna płynie w każdym jednym zdrowym organizmie. Jest powiedziane, że raz na 24 godziny musi wypełnić wszystkie nasze meridiany i wszystkie kanały, żeby nasz organizm nie szwankował, żeby był zdrowy. Jest to szóste ćwiczenie. Rozciąganie mięśni brzucha i pleców. Jest to boczne rozciąganie całego kręgosłupa. Wzmocnienie mięśni bocznych brzucha i mięśni pleców. Wzmocnienie ramion. Uaktywnienie kręgosłupa na całej długości. Siódme ćwiczenie. Jest to ćwiczenie, które służy rozciąganiu kręgosłupa ze skrętem bocznym kręgów. Zapobiega powstawaniu rwy kulszowej. Proszę zobaczyć właśnie, jak są napięte biodra przy tym skręcie. Jak jest uaktywniony nerw kulszowy na całej długości od bioder aż po stopę. Służy także aktywowaniu energii chi do tułowia i kończyn górnych. Wzmacnia nogi, a także nasze zakorzenienie, czyli połączenie z ziemią. Odważniej stąpamy. Ćwiczenie ósme.
wzmacnia nasze plecy, wzmacnia kręgosłup na odcinku lędźwiowym, brzusznym i piersiowym. Wzmacnia przez to właśnie podnoszenie, wzmacniamy ramiona. Przysiadając, ćwiczymy nasze nogi, jednocześnie ich wzmacniając. Otrzymujemy prostą sylwetkę i wyrabiamy prawidłowe kucanie. Tak jak ciężarowcy nie biorą to z wygiętych pleców, tylko kucają do wielkiego ciężaru. W tej chwili, w 9. ćwiczeniu, Kasia aktywuje przepływ energii Qi, która właśnie płynie ze środka Tantien, w tych 7 cali poniżej pępka, do naszych ramion, łokci, przedramion, dłoni, a także napełnia całą głowę. W tej chwili jest to słynna postawa konia. Jest to postawa z Tai Chi, gdzie pomaga ta postawa aktywować nam przepływ energii Qi. Pierwsze to ćwiczenie przed tym służyło właśnie ukierunkowaniu. O właśnie, teraz w tej chwili widzimy, że ta energia, która napłynęła do górnych części ciała, spływa powoli mentalnie, z myślą naszą, wspomagana mentalnie, spływa do nóg. I teraz właśnie przechodzimy z tych górnych ćwiczeń do tak zwanych parterowych ćwiczeń, które wykonujemy na podłodze, wykonujemy na ziemi. Jest to właśnie słynny grzbiet kota i kobra. Proszę zauważyć tutaj, że to ćwiczenie kobra jest wykonywane na prostych rękach w przeciwieństwie do ćwiczenia w jodze, ponieważ ono służy jak największemu odgięciu naszego kręgosłupa. Wspomagamy też to naszą głową. Są to ćwiczenia, które może wykonywać każda jedna osoba. Te ćwiczenia są tutaj w wersji skróconej. Wykonuje Kasia około 4-5 ruchów na jedno ćwiczenie. Zalecamy na samym początku, żeby wykonywać ich około 7, a w późniejszym terminie nawet do 20 ćwiczeń. Jak Państwo sami zauważyliście, są to ćwiczenia bardzo proste. Jak wspomniałem na początku, może je uprawiać 5-latek, jak i 105-latek. Te ćwiczenia ja sam, jak i moja żona, nasi zawodnicy, nasza rodzina staramy się wykonywać jak najczęściej. Ja w przerwach między treningami, kiedy muszę coś po prostu robić, wykonuję te ćwiczenia. I proszę nie wierzyć, te ćwiczenia utrzymują moją kondycję na bardzo wysokim poziomie, jak i mój kręgosłup. Przez 30 lat uprawiania sportu walki powinienem odczuwać kontuzję. Przecież jestem zawodnikiem, można powiedzieć, światowej klasy, zawodnikiem, który wygrywał z mistrzami świata, a ja dzięki Bogu, dzięki tym ćwiczeniom czuję się naprawdę bardzo dobrze, czuję się sprawny, można powiedzieć, że ciągle młody. Dziękuję Państwu.